I witam was bardzo serdecznie. W tym odcinku odblokowaliśmy nową zdolność EMP i zaraz ją będziemy mogli drążyć, a nie jesteśmy policją, bo jesteśmy ziomkami, co się ścigają. Witam, mówię? To mówię. Their patrol car will be damaged and temporarily disabled. Use the time wisely. Siódmy odcinek gry, która nazywa się Hot Pursuit z 11 roku i uważam, że ze starym Hot Pursuitem to ma trochę mało wspólnego. Jako ziomeczek, który jeździ sobie samochodzikiem, odblokowujemy też zdolności, które są stricte zarezerwowane w poprzednich częściach dla policji. I tak też się i teraz dzieje. Jeździmy w kółko tymi samymi samochodami i to słabo wygląda, ale same puściki i tak dalej są fajne. Ta gra nie jest żadnym trendseterem, ona podtrzymuje. Myślę, że to jest też za duże słowo, że ta gra, czyli Hot Pursuit z 11 czy tam 10 roku, podtrzymuje tą grę. Po prostu jest następną częścią i na pewno ta część nie będzie nigdy żadnym trendseterem i uważam, że EA robiło tak popieprzone ruchy, że no nie. Bounty. Dobrze, czy ja mam z tobą coś robić, czy mam... Nie, po prostu z tobą się ścigam, a czekam na policję, tak? I jest polis. Kurde. Zapatrzyłem się na te migające światełka, które skłaniają naprawdę do epilepsji. Odpowiadając na wiele pytań, bo to jest początek filmu. Jak wiele osób, które zabiczy na ten kanał, opowiada mi: Mordo, dlaczego masz tak mało widzów i wyświetleń? No to powiem ci tak, że takie życie. I nie jestem cycatą blondynką i może dlatego. Ja gram sobie po prostu casualowo w gry komputerowe. Staram się czasem coś nawet mądrego powiedzieć, a czasem mi wychodzi. Jak będziemy mieli dogodną opcję, to zrobimy Spikesy. Tu sobie pod Z zrobiłem patrzenie w tył. Bez tego to byłoby... O kurde. A, tylko ja EMP mogę zrobić, jak ktoś będzie przede mną. I tak to nie. Czyli ja pewnie tego nawet nie uraczę. Oni mnie nie złapali? Dziwne. Dziwne, bo powinno tak się stać. Można tak? To jest nie fair play. Fajny był zegarek, jakby on był w karbonie i był w tych poprzednich częściach, że mogliśmy w każdym momencie sobie, wiecie, slowdown zrobić. To było bardzo mocne narzędzie. Chociaż jak znam z autopsji, to przez wielu osób tak nieużywane. Wiecie, o co chodzi, że mieliście... na zielono było nitro, a drugi to był taki pomarańczowy zegarek. On był most wanted, on był w undergroundach i on był również w karbonie. I to było tak cholernie przydatne, a szczególnie przy jakichś pościgach. Nawet sobie nie zdajecie sprawy. Kurwa. Kurwa! Jebać! Nie! Waliłem w to tylko i wyłącznie dlatego, że miałem kamerę, która była po tych cutscenkach. Te cutscenki bardzo często są tak denerwujące. W Most Wanted ile było takich sytuacji, że na przykład ścigasz się z policją i tak dalej, masz piąty poziom poszukiwań, nie? I ty sobie myślisz, ha, nic mi się nie stanie i tak dalej. I koniec końców takedownujesz jakiś samochód, a potem się okazuje, że kurde, wiecie co? Nagle gra postanowi ci pokazać to, że uderzyłeś ten radiowóz i nagle jesteś nietykalny przez jakieś tam dwie sekundy, kiedy jedziesz sobie, co nie?
A nagle później jest taki moment, gdzie kamera jest, wraca do ciebie, a ty bez zamysłu jedziesz sobie do przodu i nagle wpierdalasz się w kolce i gra ma cię w dupie. I tylko i wyłącznie przez takie aspekty kończysz jak kończysz. No nie, zmarnowałem to. Po prostu nie wal w barykady i myślę, że to jest największa sentencja, jaką mogę powiedzieć. To EMP myślę, że powinienem wykorzystać. Tylko muszę wykorzystać to na cokolwiek. Bo nawet dla punktów to warto. A czterech nie użyję. Nie ma takich szans. Dodge. Kurwa. No serio? A, EMP jeszcze nie mam. Online. Dwa kilometry ostatnio. Trzeba uważać na te blokady, no przede wszystkim. Oczywiście, że one zawsze z dupy będą się tak pojawiać. Sta na godzinę. Heh. I nagle tutaj samochód w łatwy sposób z blokady udało się prześlizgnąć i my nie zrobiliśmy kraksy, bo byliśmy już po mecie, dlatego wszystko wyszło super. Byłem zdziwiony, jak jeździłem policją i ci czy knieży, suspekci mieli EMP. A teraz ja mam. Jeśli wiecie, albo macie takie informacje, czy coś takie jak EMP w rzeczywistości naprawdę istnieje? TTRS. Dziwne. Czyli to jest Audi ITT i RS, tak? XDS. Audi mi się totalnie nie podobają. A szczególnie TT. Ale Camaro też mi się nie podoba. Ogólnie jestem bardzo zniesmaczony ilością samochodów, które są w tej grze, ale jak na razie oczywiście jeszcze nie przeszedłem całej gry. Ale samochodów jest kurde mało. Naprawdę mało. Porównanie do Forzy? Jakikolwiek. Znaczy nie grałem w te stare Forzy. Bardzo chętnie bym zobaczył na przykład, żeby mieć też pogląd na przykład jak wyglądała Forza 1, a jak wyglądała, nie wiem, może Forza 1 wychodziła w 90 roku, możliwe. A jak na przykład w danym czasie Need for Speedy, no bo patrząc na to nawet jak na podstawie Forzy 4 oceniam Need for Speed, no to kurde ludzie. Chciałem zagrać w Need for Speed'a tego najnowszego z 22 roku, który nazywa się Unbound i wygląda jak pieprzona kreskówka i jest taki bardzo cool, a grafika wygląda jakbyście byli w reklamie Tigera. Można było tam wygrać jakiegoś Mercedesa 190, w ogóle teraz to jest bardzo popularny temat, że można sobie wygrać samochód, nie? Gdziekolwiek, wszędzie i tak dalej, kupić losy i tak dalej, dajcie spokój. Nie za bardzo siedzę w tych YouTubach już. Kurde, chyba moje czasy, kiedy ja miałem czas, żeby oglądać YouTube'a i chęć po pierwsze, żeby oglądać YouTube'a, dawno minęły, ale w ogóle dla mnie śmieszne czasy są takie, że na przykład ludzie, którzy mają 60 lat, potrafią znaleźć też swoją
swoje osoby, które oglądają na YouTube. Znaczy, chodzi mi o to, że takie osoby z reguły oglądają to, bo łakną jakieś wiedzy albo chcą mi spędzić czas, ale no, śmiesznych czasów dożyliśmy. A, tu nie ma czegoś takiego, że za... Nie. 1,49, a miałem 1,42. A dostałem silver. A, bo drugi pułap był 1,49. Także super, jestem zajebisty, bo dostałem srebro. Słabo to idzie. I nie jestem zadowolony z tego. Kolejny super wyścig. Mój kolejny super wyścig może weźmiemy tym nowym Jaguarem XKR. Chyba Jaguary same w sobie są już marką premium i chyba nie ma żadnych takich Jaguarów, które byłyby powiedzmy tańsze. Bo na przykład Porsche Boxster to można taniej kupić, nie? Jaguara? Widzieliście kiedyś jakiegoś takiego typowego Sebiksa jak ja, który na przykład jeździłby Jaguarem, czy jeździ E46? No raczej to drugie. A śmieszne jest to, że taki kult takich Sebiksów i takiej nomenklatury, takiej jeżdżenia gruzem, on w Bałkanach też jest bardzo popularny. Kurde, jakbyście sobie tam zobaczyli na przykład stronę Chorwacji, to wszystkie państwa, albo Rumunię, jak tam to wygląda, że właśnie jakimiś golfami i tak dalej upalają, żeby to niskim kosztem, wiecie, robiło bum bum. Alfa Romeo. Kilometrów ma wyścig. No... No jest to długie. Co by tu nie mówić. Jest to już długie. Po tym wyścigu myślę, że kawę będę musiał sobie wypić. Żeby mieć siłę na kolejne poczynania w super rozgrywkach komputerowych i grach wyścigowych. Które wymagają od ciebie z bardzo dużego sprytu i zręczności, kurde. Ja pierdzielę. Dramat. A jestem pierdoloną pizdą i mam ten piąty, kurwa. Nie tak to powinno działać. Ten wyścig jest tak po prostu długi. Za długi. A ten Jaguar nie jest za szybki. Ja pierdzielę. Dramat. Jadę jakimś offroadem. Ja mogę wrócić na normalne tory. Okazuje to tak. Mamy nitro. Dobra, jak ja to teraz nadrobię? No na pewno uderzenie w jakikolwiek samochód by bardzo pomogło. Of course. Trudno, najwyżej jak będziemy coś na brąz robić, to w przyszłości będziemy poprawiać i tyle. Jeśli nie przedostaniemy się dalej. Przecież nie wszystko musi się złotem świecić, nie? Chyba. Czy musi?
To nie jest gra 100%. Nawet o tym nie myślcie. To nie jest 100% complete. Nie. Ja od razu, jak to powiedziałem, to aż zaczęło poprawiać. Powiem wam szczerze, jakbym nawet skończył na drugiej pozycji, to już nie byłoby źle. Wyścig jest długi. Za długi, żeby go powtarzać teraz. Stanowczo za długi. Jakaś muzyka zaczęła chodzić. Prawa autorskie na YouTubie mogłyby się nie zgodzić. No i chyba... No nie, nie, nie mamy tego. Nie mamy. Szkoda. Bo widzieliśmy realne szanse. To jest najgorsze, jak ci gra daje takie nadzieje, że może. W końcu może nie. Corvette Grand Sport. Corvette Grand Sport. 60 kapli? Oczywiście też warto uzgadnić to, że to są dolary, a nie złotówki, nie? No dobra, to tego nie wziąłem pod uwagę. Okej, tu można jeden. Kurde, dużo tych wyścigów będzie jednak w tej grze. A tak by się nie wydawało. Dobra, tym mi się nie jeździło dobrze, więc weźmiemy sobie może Maserati. Nudne są te wyścigi, bo to są tylko wyścigi. Ale tu mamy już Police, bo mamy EMP i z... Aha, Turbo to co będzie? Pewnie Turbo, nie? Są i oni. Śmieszne jest to, że właśnie rozwalanie ich czasem może nas lepiej przybliżyć do pragnionych... odblokowania upragnionych wyścigów. Niż złoto. Te kolce na dwóch nie mogły iść? Kilometrów. To jest trochę. Możemy nitro regenerować, bo będę miał po prostu jakby taką opcję od outplayu, nie? Na razie nie potrzebuję. Ale ćwierć mózgi. XD. Serio? Nie ciebie chciałem. Chciałem tamtego. O, i teraz jest taka sytuacja, o której wam mówiłem, że gra mnie po prostu zrobiła w chuja, bo po prostu miałem interakcję, którą gra chciała pokazać, a zaraz masz kamerę i powrót do rzeczywistości. Jakby się dało skipnąć, nie? To spoko. A tutaj? To gra mnie tak właściwie urządziła w taki sposób. No tu też sam się urządziłem.
Gdzie jest ten mój ziomek? Tamo? Nie, to policja. Jest ten drugi. Nawet nie widzę tego pierwszego. A nie, to on. O to chodzi, żeby ich rozwalać. Wow! Gra zaczyna trzymać się napięciu, naprawdę. Myślę, że mogę użyć. The Bounty. The Bounty, myślę, że warto. Fajny wyścig. Dużo się dzieje. Mamy 3,5 kafla bounty. Oczywiście nie znam jeszcze skali tej gry. To jest dużo czy mało. Myślałem, że już będzie źle. O, zróbmy tak, patrzcie. A, widzieliście, o to mi chodziło, że kończycie i potem jest meta i gra ma wywalone w to. Nie możesz zatrzymać się, już będziesz przelecisz. $8000 za ten dostęp. Także te 3000 przy skali tego wszystkiego to jest nic. Dobra, a zatem myślę, że zakończyłem drugi materiał i zatem... Znaczy drugi materiał, siódmy materiał i tyle. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, zaraz przystąpimy do nagrania jeszcze jednego, żeby mieć jakieś tam zapasy na tego YouTube'a i żeby się całe kółko maszynerii i machiny kręciło cały czas do przodu. Na razie. Piszcie komentarze i co tam sądzicie.